Witam was tutaj, cześć, zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4. No i tutaj mamy właśnie nasze miasto ogrodów. Miasto nasze szczęścia i tak, mam dla was od razu zanim zaczniemy odcinek informacja, mianowicie wy jesteście prawdopodobnie już po live, ponieważ ten odcinek pewnie się najprawdopodobniej pojawia w sobotę, natomiast live'ik będzie jeszcze jeden przed nami, jest oczywiście na zakończenie, no niestety wakacji, będzie wszyscy wiecie, w niedzielę, prawdopodobnie koło godziny 18, ewentualnie trochę wcześniej, zobaczycie w powiadomieniach, powinno się to pojawić. Dobra, wiecie już o tym, to możemy zaczynać. No, proszę bardzo, mamy nasze miasteczko, mamy nasz tutaj przemysł leśny, który dziś bym trochę rozbudował, ale. Jedna z tam coś pisała o tym, żeby rozbudować sobie trochę bardziej ten... Tutaj jest tu, są dzielnice. Żeby rozbudować trochę przemysł zwykły, żeby tutaj nie usuwać go całkowicie. Tak, ale nie będziemy go robić w centrum miasta, gdzieś go trochę oddalimy i możemy zrobić jakiś taki przemysł. Może gdzieś nawet tutaj. Nie wiem, nad tym będziemy jeszcze pracować później. Natomiast to jestem przekonany i pewny, co teraz zrobimy, to jest to metro. Tylko tak, patrzmy sobie chwilę na miasteczko, bo dawno mnie tutaj nie było. Ogólnie to ja teraz rzadko gram w Cities. Akurat gdzie jak nie teraz. I tak, chyba z tego co pamiętam, tak, jedną rzecz zrobiłem poza odcinkiem. Tak mi się wydaje. A mianowicie teraz jest tutaj jeszcze jedna linia bambajowa. Tuszę, trochę tutaj drzewek bambusów poustawiam dookoła. Jedzie sobie tu, tędy, przejeżdża tutaj obok z naszego supermarketu. O, tu się zrobiło światło, no bo jeszcze nie kręciłem przy tym. Tu wykręta sobie, jedzie obok stadionu, bo tutaj nie było żadnej komunikacji przez tyle, pewnie nie. Jak widzicie, ludzie czekają, bo dopiero bambaje wyjeżdżają na tą linię. Tu przejeżdża sobie tu z przystankiem i tu na końcu ma pętelkę, na razie tak przy autostradzie. Prawdopodobnie ta linia będzie jeszcze gdzieś jechać dalej, ale jak widzicie, całkiem nieźle tutaj się wykręca. I z tego co kojarzę, całkiem dużo ludzi już na nią czeka, tylko jak widzimy, bambaje dopiero się rozjeżdżają, bo tak, żeby bambaj tutaj wjechał, to musi to zrobić w specjalny sposób, a mianowicie jedzie prawdopodobnie tędy, później skręta tutaj w ten przejazd, jedzie tutaj tędy i tu jedzie tym przejazdem, który łączy się z tą linią. Ewentualnie tutaj masz tutaj do podłączenia. Ale jest tutaj trochę tych łączników. Tak, oczywiście macie możliwość zmiany nazwy linii, ale tym się może kiedy indziej zajmiemy. Jakby coś, ten live'ik ostatni na zakończenie wakacji, to będzie oczywiście z Industries. No bo co by możemy mówić. No a tu jest strasznie dużo ludzi, jedą, a oni te jedą w tym kierunku, no oczywiście. Jak tam mecz? Obecny mecz. Właśnie jest to niby obecny mecz, ale ewidentnie mi tutaj się coś nie ładują. Mnie tu drugi, bo normalnie byśmy... O, się nie ładowałeś, tak. Bo normalnie widać jak się to zgrywa mecz, a tutaj nic. Chyba, że coś usunęli w jakiejś aktualizacji, ale wydaje mi się, że jakiś jest błąd. Prawdopodobnie jakiś jest tutaj błąd po prostu. Dobra, no to. Tak, jeszcze jedną dzisiaj rzecz zrobię. Dzisiaj taki będzie bardziej lightowy odcinek, oczywiście. Jak ja zawsze mówię lightowy, a później kończy się, kończy. Tak, w ogóle, czy my tutaj usunęliśmy? Tak, my tu całkowicie usunęliśmy. Dobra, zajmiemy się tylko trochę lekko przemysłem, w sensie naszym popytem, a później przechodzimy do tego, co jest ważne w dzisiejszym odcinku. Czyli tak, tutaj się to ciągnie trochę dalej. Tu dajmy i tu sobie podłączymy dopiero. Tak, bo tutaj oni są... Wszyscy inaczej działają jak chcą. I tutaj sobie jakoś to tam wykręcimy. Bo nie chcę też, żeby tutaj te nasze biura były takie normalne, że się tak tutaj prosto i w ogóle, że nie ma żadnego jakiegoś tutaj ruchu. W sensie takie za proste nie mogłoby być to. No i sądzę, że w ten sposób to dosyć ładnie tutaj zrobimy, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. Jeżeli będziemy je tutaj trochę wykręcać tą drogę. Tutaj, tu sobie można zrobić podłączenie, to sobie tutaj będzie gdzieś wyjeżdżać i na razie, czekaj, tu trochę za mocno zakręciliśmy. Dobra, w ogóle, tak poza tym wam tylko powiem, bo ja wiem, że niedługo mają się pojawić nowe odcinki z Avizono, poza prawie na hulajnogach elektrycznych. Niedługo już będzie, tylko muszę jeszcze zmontować intro, odcinki niektóre już są ponagrywane. Natomiast co bardziej mnie interesuje, to czy chcielibyście zobaczyć jakąś serię? Bo ja się zastanawiam, zakupiam sobie hulajnogi, które teraz niestety coraz bardziej. Niestety. Natomiast pytanie jest właśnie do was.
Jak sądzicie, na jakiej hulajnodze najlepiej? Czy w sensie mnie interesuje wasze do zaznania w rynku, jakie hulajnogi są według was najlepsze? Wiadomo, że hajby i tego typu, to oni żerują na tych kuponach, a później podnoszą ceny. Bo na przykład Hive podniósł ceny, ale tego jeszcze nie pokazaliśmy. Będzie jeszcze jeden odnośnik do poprzedniej polityki, będzie tam jedna rzecz się zmieni trochę. Ale spokojnie. To jeszcze wam pokażemy. No, tu damy sobie park, bo tak, bo tu muszą być wszędzie parki. W sensie słowem, wszystkie dzielnice muszą być zdecydowane. No i to jest taki park. Tutaj dajemy sobie może Park Paradox. Jakiś korcik. I jakieś jeszcze jedną rzecz tutaj byśmy montowali. I to wszystko będzie oczywiście naszą dzielnicą, tak, oczywiście. Czego może brakować? No, może brakować oczywiście wody. Ale dobra, tym się za chwilę zajmiemy. I dajmy, aby się tu wszędzie budowały biura. Z wykluczeniem miejsc, gdzie będą sklepy, tak, no. Po niektórych miejscach też będą sklepiki. Ale to za chwilę. Najpierw dajmy, żeby tutaj już to, żeby się wszędzie mogło budować. Taka ciekawa tutaj dosyć dzielnica będzie. Komunikacja, nie ma tu faktycznie jeszcze żadnej komunikacji. Za chwilę na nie będziemy pracować. Dobra. I zanim. Czekaj, tutaj coś jeszcze jest, tak? I zanim damy, żeby tutaj mieli gdzie co i jak, w sensie z komunikacją, czy nawet wodą, to dajmy, żeby było parę sklepików, bo jak to później nie zmienimy tutaj. Proszę bardzo. Tutaj nawet takie dwa obok siebie mogą być. Tu dajmy. Tutaj taki mały będzie. O, proszę bardzo. Tu jest jakaś miejscówka została. I tutaj gdzieś w środku, bo tam co prawda jest ich dosyć mało. Dobra. Tak, tutaj ta część, o to. Ja wiem, że nie macie wody, zaraz ją podczepię. Tu dajmy sobie dojście. Bo tutaj brakuje dojścia. I teraz możemy wam spokojnie podać jak na tacy wodę. Tak, tutaj woda oczywiście płynie w bardzo dziwny sposób, w sensie tutaj są tutaj ukształtowane. Bo to, że one są już zrobione, to już jest pół biedy, tak. Tutaj. No ma stąd i tu będzie kolejna. Właściwie to tam tak to możemy trochę prostować. To może później będziemy jakoś mogli to jakoś lepiej zrobić. Okej, okay, i odtąd. Czekaj. Przeciągnij od tutaj. I będzie idealnie podłączenie. Ciach i ciach. Dobra, tutaj się to podłącza. I tutaj będzie dotąd. Sądzę, że całkiem nieźle to wygląda. Tutaj możemy to lekko przeciągnąć jeszcze, żeby jakby coś podłączyć. Dobra, zabija się noc. No, na tym okresie nie będziemy teraz użalać się. Tu, tak, tylko wam powiem, z tej linii bambajowej. Gdzie on tutaj jest? Gdzie jest jakiś bambaj? Nie jedzie bambaj. Tak, oni całkiem nie. Całkiem tam sobie radzą ze 4 bambaje. I tu będzie właśnie jeszcze jedna linia bambajowa jeździć do tego naszych biur. Bo aktualnie tutaj jest komunikacja istnie wspaniała, mianowicie jej nie ma. No i tak, na pewno co jest ważne, to to, że właśnie tu nie, nigdzie indziej, a w tym miejscu. Okej, bo tak, bo tutaj jest nasz wodopój też przy okazji. W sensie stąd ciągniemy wodę. Tak, na razie sobie dociągniemy dotąd. Czy można kupić jakiś kawałek ziemi? Nie. Radio, dobra. Radio sobie zostawmy. Nie, nie możemy. Okej, dobra. To musimy popracować nad populacją, jeżeli dobrze są. Żeby coś dokręcić. Tak w ogóle to... Tutaj jest ten high tech i w ogóle. Zmienię też na te eko domki. No, bo będzie mi się to będzie podobać. No, tutaj widzę z tego, co jest handel jakiś. No to tutaj go sobie już zostawmy. Tylko dajmy tą, o właśnie. W sensie tak, wy nie jesteście w ogóle w żadnej dzielnicy, no bo to tutaj stworzymy specjalną dzielnicę, bo jak to coś nie jest dzielnicy, to nie może być specjalne, wyspecjalizowane. Okej, okay, muszę teraz podejść i wyłączyć to. No a teraz podskoczę tam i wyłączę. Jedyne co chcę teraz jeszcze zrobić, zanim na chwilę sobie podskoczę, to postawi właśnie tutaj w tym miejscu Station Świętokrzyska. I zaraz będziemy na tym kręcić dalej. Wracam za chwilę. Dobra. To powiedzmy, że zostało już całkiem nieźle tutaj zrobione. Tak, jak widzicie, tutaj ludzie po prostu korzystają niemiłosiernie z tych obydwu linii. O, tutaj na przykład czekamy na tą drugą. Na razie nie ma tutaj korków, ale tu będzie jeszcze trzecia linia bombowa, więc
wtedy się na pewno zaczną już robić. Dobra, to teraz tak, znajdźmy sobie. O. Stąd wyjeżdża nasza jedna linia. W sensie tak, bo zastanawiam się, czy jest sens tutaj robić linię obwodnicową, ale jak teraz popatrzyłem sobie, że ta stacja właśnie jest tak wykręcona w tą stronę, która się prosi, żeby kolejna była w tę stronę. I żeby to po prostu się przerzuciło. W sensie tutaj nawet to można było trochę przenieść. Bo tam jest fajna, owszem, lokalizacja, ale tutaj do tego będzie lepiej pasować. Tutaj, gdzie to się postawiło, to pełno biura. Dobra, no i tak, to jakoś trzeba podłączyć. Teraz tego zacznijmy. O tak, bo to będzie jechać pod tą całą górką, więc... No, ciekawie. Czekaj, o, widzicie. No, w sensie, no, jak jedzie pod górką, tak jedzie, no, ale ogólnie jest całkiem nieźle. I tam będzie gdzieś sobie wjeżdżać dalej w tą dzielnicę. I tak, tą linię chciałbym jakoś tak w miarę przyciągnąć tutaj. W sensie, żeby ona przejechała po tym. Ale tu mimo wszystko musi dojechać do tego. Tu się mają wszystkie linie metra łączyć. Dalej, jedna linia metra będzie jechać właśnie w tym kierunku. I będzie przejeżdżać tutaj, tu łączyć to ze sobą to. Zaś ta, co będzie tutaj wjeżdżać od tej strony, przejdzie tu, wykręci. I tu dalej się będzie snuć, gdzie te promy jadą w teorii, bo te promy tutaj fajnie działają ogólnie. Ale jeszcze nie ma ich po prostu wszędzie tutaj ładnie ich zlokalizowanych. I nad tym będziemy pracować. Dobra, a propos przenoszenia. Przenieśmy sobie, albo czekaj, właściwie. To stwórzmy na razie sztuczną wyspę jedną. Wy możecie ją kojarzyć z innej serii, taką stworzyliśmy sobie kiedyś. Tutaj, na środku wody. Tak. No to oczywiście chwilowo to będzie tam sobie robić dudnić w ogóle. Ale ta wysepka jest tutaj oczywiście nie bez powodu, no tutaj jest bardzo potrzebna. Z niej będziemy po prostu ciągnąć całą wodę dla naszego miasta. No i tak, teraz trzeba chwilę poczekać, aż to się zrobi, a w międzyczasie będziemy się zajmować już naszym metrem, żeby nie marnować czasu. No to tak, to stąd jak już wyjedziesz, to sądzę, że lokalizacja tranzytowa z naszymi bambajami to jest to. To jest to, co nas będzie interesować. Więc na pewno tutaj kolejną stację sobie postawimy. Później tu sobie trochę wykręcisz, w sensie, bo chcesz, żeby gdzieś właśnie w tym rejonie była kolejna stacja. I później tu będzie ostry zakręt. Tu dojedziesz sobie do tej linii bambajowej. Później, jak już będziesz spiskiem zakręcać, to kolejną właśnie sobie stację postawimy na razie gdzieś tu. Moi drodzy, bo czułbym się zawiedziony, gdyby nie było tutaj żadnej stacji. I tu będzie właśnie kolejna stacja, tylko teraz tak, jakby ją postawić. Ona będzie wykręcać w tym kierunku. Najprościej byłoby teoretycznie ją po prostu postawić w tymże rejonie. A tą drugą po drugiej stronie. Gdzieś. Na przykład gdzieś tutaj. No chyba to będzie najprostsze rozwiązanie. Dobra. To na razie ta stacja będzie tu. Z czego oczywiście, żeby nie było, dodamy im dojście, żeby mogli sobie łatwo się komunikować pomiędzy jedną a drugą częścią. Więc proszę bardzo. A, tu sobie podłączenie. Oczywiście z drzewkami. Dawaj drzewka. Z drzewkami, proszę bardzo. Dobra. No i tu na pewno będą ludzie po prostu wielbić tą linię metra. Dobra, i zanim skończymy, to skończmy całą linię i dopiero wtedy puścimy to wszystko. A propos linii. O kurcze, mamy nowy kawałek ziemi. Tego zaraz tylko kupimy. Mamy statki. Możemy postawić statki, to się ludziom spodoba. I ekologiczny zakład utrzymania wody. Uzdatnienia wody. Też fajnie. Kolejny jest za 42 tysiące i też jest kolejny kawałek ziemi i hub przeładunkowy. I morska elektrownia geotermalna. Czyli coś, co nas też dosyć mocno interesuje. No ma, a postawmy sobie drugą stację metra, która będzie właśnie... się zastanawiam, czy tutaj, czy po tej stronie. Może po tej, bo tutaj też się trochę dzieje właśnie. O. I będzie tak trochę to łączyć ze sobą, dzięki temu. O, bo na przykład tutaj to nie wiem, czy jest w ogóle podłączenie. Spróbujmy to jakoś podłączyć, czekaj. Nie, wyłącz siatkę. Bo pytanie jest... Może nawet tutaj ten numer zostawić już. A! Tu sobie takie połączenie, bo nie jestem przekonany, że łączy. No dobra.
Tak, i jeszcze jedną rzecz tutaj zmienimy, zanim zacznę już tutaj nad tym metrem bawić się. To usuńmy te drzewka. Ok, i wróćmy do tych właśnie tutaj, co były. Czemu je usunęłem teraz, czemu je znowu ustawiam? Ponieważ tutaj w tym rejonie, gdzie one tam były poustawione, to one powinny być trochę tutaj inne drzewka, a nie takie, jakie były. Ok, dobra. Dobra, to tutaj, tutaj to będzie. Tu. Tu sobie. Tu obok tego domku, to tak owszem, sobie zrobimy takie drzewka, ale później je tutaj pozamieniamy. I zobaczcie, jaki to jest ruch. A jak tutaj teraz jeszcze te metro będzie teraz działać, to będzie jeszcze większy ruch. I to będzie to. Czekajcie, tutaj sobie usuniemy te drzewka parę. Okej, dobra. Dobra, to to całkiem nieźle wygląda i tutaj były te. No właśnie. A, no ale tutaj trochę ich więcej weszło niż wcześniej, to bardzo fajnie. Tutaj oczywiście też, czemu by nie, i tutaj właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj w tym rejonie, bo tutaj jest ta pętelka kolejna, więc żeby jej tutaj tak nie odhaczyć od niej, od tego wszystkiego, że to jest zupełnie co innego, to jeżeli sobie zrobimy w ten sposób, to to będzie cały czas funkcjonować jako ta jedna całość. No i tak, stąd jak sobie przejdzie to metro, to musimy oczywiście jakoś je tam ładnie wykręcić, ale tu jest idealne miejsce na kolejną. Fakt, nie ma w ogóle komunikacji. Dalej, tu w tą dzielnicę właśnie bym też się gdzieś wbił. Bo ja wiem, że teoretycznie powinniśmy już stąd, w sensie stąd możemy zrobić tutaj kolejną stację gdzieś tutaj. Owszem, postawmy tutaj sobie kolejną stację, ale jeszcze jedna stacja będzie tutaj. Albo tu. Nie, tutaj nie możemy. Tak, bo tu będzie niestety problem z naszym kanałem. To tak, to zróbmy to w tą stronę, tą stację. Ale po prostu chcę tutaj, żeby była stacja i ona... z niej tu będzie po prostu trochę wykręcać ta linia. I jakoś będzie dojeżdżać sobie tutaj na drugą stronę naszego kanału. Bo to jest niestety trudne. Żeby po prostu metro przejeżdżało na drugą stronę. No tak, na pewno stacje nie mogą być właśnie tak, jak tutaj chciał to się postawić. Tu sobie dajmy kolejną stację. No dobra, no i tu będzie dalej kolejna, postawmy ją na razie. W sensie tak, w ogóle przedłużmy tą dzielnicę, bo my tutaj ją mamy. Ale ona to tak tutaj się nie ciągnie jakoś sensownie i daleko i w ogóle. Tak, my sobie postawimy tutaj kolejną stację promową. Bo ta stacja będzie inna niż ta tutaj. Bo ona będzie właśnie tutaj z naszymi bombajami współpracować. Ponieważ nasze bombaje tutaj zawracają, to ja się czuję wręcz upoważniony, a raczej uprzywilejowany do tego, aby podłączyć to ze sobą. I oczywiście wszyscy wiemy, że tak to nie będzie wyglądać później, ale chwilowo to jest to, co tutaj po prostu trzeba zrobić. No, czy aż tak tutaj wykręcić, to nie wiem. Tak, może inaczej. Zróbmy, żeby to podjeżdżało faktycznie tutaj do góry na ten słup. Tu wykręcało. Tutaj też będzie zakręcać. I tu wykręci. No, pętelka jak pętelka, czyli dziwna. Ale nie powinno być aż tak źle. Okej, i tak, tu z tego co widzę nie ma w ogóle przystanków. To też jest ciekawe. Jest oczywiście w złym kierunku zrobiona. To też jest ciekawe. A, możemy włączyć już play. I zmienić właśnie te kierunki, bo to tak dziwnie zabiłem. I pytanie za 100 punktów, czemu tutaj jest tylko w jedną stronę przystanek? Chyba się nie dowiem. Bo to jest bardzo dziwne. A no i kolejny przystanek będzie właśnie tu. Bo tutaj się musi zatrzymywać. I tutaj, dobra, to jest zrobione. I nasze promy dalej tu będą płynąć. Włącznie z naszym metrem. Z czego metro nie chce, żeby tutaj też jakoś strasznie się zabierało to, co tutaj robi to, ale... Zrobię tutaj promy, ale jeżeli będzie tu sobie spokojnie gdzieś tam z boku jechać, to sądzę, że powinien być całkiem nieźle. Słuchajcie, chcę powiedzieć, że chcę, żeby cały czas tutaj były promy. I dajmy sobie, przeciągnijmy nasz przystanek tutaj promowy na tutaj, tak? W tym kierunku również będziemy przystanek. Tak, to tutaj ściągnie. O, my ją sobie tutaj jeszcze przyciągniemy do tego na razie. I nie wiem, co tutaj właściwie były. To były chyba głównie mieszkania, no właśnie.
To tam ja się tutaj głównie cały czas budowałem mieszkanie. A powiedzmy. Powiedzmy, że cały czas się tu będą głównie budować mieszkanka. Dajmy wypełni. Tu będzie sklepik. I tu sobie damy jeszcze jakiś jeden sklepik. Z tym, że oczywiście on tutaj nie będzie takich dużych rozmiarów. A jakże i te domki będą trochę większe niż tutaj są zaplanowane aktualnie. Czyli tak, tak. I tak, tutaj są wszędzie drzewa, więc właściwie to ja zbyt dużo nie widzę, ale dobra. I jeszcze jedna rzecz na koniec, czyli oczywiście mały, nie, pojedynczy. I dorzućmy tu sobie trochę tych drzewek, żeby to jakoś ładnie w miarę wyglądało. O, przy tych bambajach, żeby tu fajnie to dojeżdżało sobie. Tak, brakuje wam wody, dobra, wodę was zaraz pociągniemy. Prąd, akurat na prąd sobie już poczekajcie. Jakoś. Co do tego, to już wasz problem. No, tutaj jest całkiem nieźle i woda. Woda. Aha, bo tutaj ciągnie się ta woda, tylko ona tutaj aż tak nie wszędzie dopłynęła. No dobra. No dobra, niech będzie. Dalej, mamy chyba nowy park. Nam się odblokował, nie tu. Jeszcze go nie mamy. No dobra. Dobra, nieważne. I tak, tutaj to sobie przesuniemy. Bo to jest bardzo fajne, a przez to mogę przepłynąć po tam środkiem. Więc sądzę, że to nie powinno być wyrywane. Czekaj. Tutaj tędy. I tutaj tędy. Dobra. I powiedzmy, że na razie to jest całkiem nieźle. Edukacja w tymże rejonie nie jest najlepsza. Oczywiście, więc dajmy tu sobie edukację. Proszę bardzo, szkoła. Szkoła średnią. Też by się wam tutaj przydała, ale damy wam już taką mniejszą, w sensie taką zwykłą. O, tutaj postawimy. I powinno wam to na razie wszystko działać. A, dajmy, pójdźmy sobie naszą pierwszą linię metra. Bo jest już ona już tutaj prawie cała gotowa. W sensie tak. Tutaj ona się tutaj ciągnie i tak, ponieważ ta jedna tutaj skręca, to ta druga będzie jechać. Tak, ona będzie jechać tu, ale ona też tutaj zakręci trochę właśnie o ten. Nie, ona będzie jechać tędy. Właśnie tutaj. Będzie skręcać tutaj. Tu puścimy sobie jeszcze jedną linię metra, która będzie też tutaj dojeżdżać. Tu sobie nie, tu nie będzie wykręcać. Ale ona wtedy będzie jechać po tej właśnie dzielnicy biurowej. I tutaj gdzieś ona po prostu będzie odjeżdżać od tej i tam będzie skręcać. Na mat. Tak, skończmy jeszcze z tej strony naszą właśnie tą dzielnicę biurową. W sensie tą linię. No tak, dajmy sobie dojazd dotąd, ale. Żeby nie było, że to tak jest zrobione, że tylko niektórzy mogą z tego korzystać, to proszę bardzo. Mogą z tego korzystać wszyscy, bo dałem tutaj właśnie imię. Gdyż po właśnie po tej drugiej stronie będzie odbijać się nasza druga linia i gdzieś tam skręcać. Okej, dobra, całkiem nieźle to się zapowiada. Stąd dalej ta nasza linia, czekaj. No właściwie to może być nawet po tej drugiej stronie, będzie mieć stację. I tutaj będzie... Nie chciałbym psuć tej linii tutaj tego, co już jest. Więc po prostu tu będzie gdzieś wykręcać. I tu damy sobie tą stację, nie wiem jeszcze gdzie. Najlepiej byłoby gdzieś... O, mogę nad tym, nad tą stacją postawić. No dobra, jak mogę, to mogę. Jak dajecie, to daję, to biorę. Dobra, no i podłączmy teraz to sobie wszystko. To chwilę potrwa. A nie powinno być aż tak długo. Więc tak, tutaj. To stąd, tutaj. Czekaj, tą stację możemy wyłączyć, bo... Ona to jeszcze czeka na swoją młodość. W sensie na trzecią linię metra. Tak, to jak w Warszawie już jedna stacja stary na dobę czeka na trzecią linię metra. I niby się ma doczekać, co nie? W sensie Trzaskowski mówił, że już są plany. W metrze też nawet mówili, że już jest plan sam, ale... Ale pojawi się ten polityka i tam wytłumaczymy wam, jak to tak naprawdę jest. Dobra, dalej tutaj... I tu się robi ciekawa rzecz, bo tu by się przydała stacja, a tu jej nie ma. Czekaj, zróbmy tutaj stację. Nie to drogę, tak, ale... Ale zrobimy tutaj stację. Powiedzmy, że tak postawimy sobie to. Teraz postawimy sobie tutaj stację. Tak, trochę odhaczymy w bok.
Tu sobie podłączenie. O, i stacja postawiona. Widzicie? Widzicie? To się nazywa myślenie na większych obrotach. Jak obejść CITES. Proszę bardzo. No i tak, jak możemy się domyślać, oczywiście stąd tu będzie dojeżdżać, stąd, no tutaj to już musi wykręcić po prostu. I będzie prosto jechać do tej części. Dalej tutaj i tu wykręci sobie, dobra. Tu to będzie akurat proste podłączenie do tej części, bo do tego naszego parku dojeżdża. I z parku będzie dojeżdżać do tej części. W sensie pod parkiem to będzie naprawdę pole minowe, jeżeli chodzi o metro. Dalej tutaj, nie wiem właśnie. Tamta linia wykręci sobie, pod spodem będzie jechać, jeżeli o to chodzi. Bo tutaj będzie, o, dojeżdżać do tej części. Później będziecie mieli tu właśnie podłączenie z tą linią. Tu jest ten zakręt, o, do tego części. I tak, tutaj jest właśnie ta bardzo problematyczna część, gdzie w teorii nie da się, ale w praktyce będziemy próbować. Bo nie da się przejechać pod tym, co nie? Ale da się to zrobić, żeby się dało. Wystarczy zrobić coś takiego. I teraz to zrobić, bardzo obniżyć teren. I trzeba po prostu pod tym teraz zrobić tunel metra. W sensie, jak macie jakieś zabudowania dookoła tego, to nie próbujcie tego robić oczywiście. Ale tutaj akurat nie mamy aż takich problemów dużych. Więc możemy sobie coś takiego zrobić. To sobie wykręcimy. Jak widzicie, tutaj tunel faktycznie pokazuje, że coś jest nie tak. W sensie dosyć głęboko zjeżdżamy. I teraz wystarczy wyrównać to tak, jak było. Teraz tak, to było szeroki i to był chyba szeroki płytki, z tego co pamiętam. A, no tak, oczywiście będziesz teraz wszędzie tutaj, że jest nierówna, bo trochę to faktycznie jest teraz nierówna. Dobra, no teraz powinno być już całkiem nieźle. Tak, możemy sprawdzić jaki to jest tunel, ulepszając go, bo nie da się ulepszyć do tego samego. Nie można zadawać do tego typu. Czyli jest ten sam. No, to powinno działać. Jak widzicie, nasz tunel metra został tam. To nie działa przy wszystkich, przy tych głębszych bardziej to nie działa, ale przy niektórych to owszem zadziała. A, tu sobie usunę ten. Czekaj, tutaj. A, tu będzie trzeba po prostu bardziej wykręcić. W ten sposób. Bo tam już chciało nam na brzeg wypływać nasze metro, a tego nie, a na to nie pozwolę. I kolejna sytuacja jest tutaj. Dobra, mamy naszą całą linię, teoretycznie zbudowaną, więc pójdźmy sobie teraz naszą linię. Ludzie oczywiście będą przeszczęśliwi, tak? To jest akurat pewne. Tu włącznie z przemysłem, do którego to jeszcze dojeżdża. Tutaj, proszę bardzo. Tu. Tutaj chyba już nikt mnie nie będzie szczęśliwy. A jednak, zobaczcie, obok naszego centrum wszechświata teoretycznie jeszcze ludzie mogą być bardziej szczęśliwi, że coś im tutaj dojedzie. No, można. Dobra, tutaj. Tutaj, no tutaj tak akurat nie ma zbyt dużo komunikacji. Tu bym wręcz powiedział, że jej nie ma w ogóle. Tutaj będzie, tu w autobusy chyba zainwestujemy już. Żeby nie wszędzie dojeżdżały już Bombaje. Tu Bombaj na pewno będzie jeździć w tej dzielnicy bilowej później. Ale póki co jeszcze tego nie ma. I tu będzie dojeżdżać się łączyć na razie z Bombajami. Z naszym tam przyszłym tym węzłem. Oj. Przepraszam. Dobra. I tak, tutaj jedną rzecz bym zrobił. Żeby nie było, tego się normalnie nie robi w CITES, ale. Ale my jesteśmy tutaj bardziej kreatywni. Więc sobie zrobimy to. No, tu sobie przestawimy do tego miejsca. Tu sobie damy, żeby się niby mogli wszędzie budować. A tak naprawdę tu sobie postawimy stację. Ponieważ jesteśmy dosyć mocno bogaci, jeżeli chodzi o pieniądze. To sobie zrobimy, że tutaj będzie się rozjeżdża ta linia. I będzie po jednej stronie tak, po jednej stronie będzie. Wiecie, o co mi chodzi. Okej. No, nie mogę na razie lepiej tego zrobić. Dobra. Jedziemy dalej. Tutaj
więc z innej strony dojeżdżamy, więc po prostu te testy są jednokierunkowe będą. Nie mam takich w Warszawie, jeżeli ktoś się pyta, u nas to wszystko jest podwójnie dobre. Nie wiem, czy w ogóle są stacje metra jednokierunkowe, ale wydaje mi się, że mogą być. Gdzieś pewnie na pewno są jednokierunkowe. To jest trochę mniej sensu, no bo zazwyczaj jest lepsze przygotować, jak jest dwukierunkowa, ale jeżeli to są jakieś na powietrzu, to tam może to ma większy sens. Dobra. I kończymy naszą linię metra. I od razu właśnie w tym momencie patrzymy od razu szybko na naszą linię, ile ludzi już na niej czeka. I to jest... To było potrzebne. Tu jest już 180 osób czekających. 72 osoby już są tutaj, na tym naszym przystanku przesiadkowym. No, widzicie. Metro było potrzebne. Metro było bardzo, bym powiedział, potrzebne. Dobra, tak, ludzie się chcą budować i zwełnili ten krater. Bardzo mi się podoba to. No, odcinek oczywiście zmierza już do końca. Bo tamten węzeł, ten, to ja zrobię pomiędzy odcinkami. W sensie, ja może zrobię po prostu z niego timelapsa, bo nie będę tutaj was męczyć tym, jak ja to robię. Ewentualnie na jakimś live'ie. Ale... No i tak, ten przystanek miał być tutaj. I to na razie wszystko powinno całkiem nieźle działać. Dobra, tutaj i tutaj usuwamy to. I tu dajmy to na razie sobie, czekaj, tu dajmy to tąd. Tu dajmy to. Tu na razie do tej autostrady nie dojeżdżamy, bo ona tam jest chwilowo jeszcze w teorii. To w teorii jest jeszcze chwilowo. A w praktyce to zobaczymy, co z nią zrobimy jeszcze. I tutaj na razie takie sobie zrobimy kółeczko. Oczywiście nie bez powodu, ponieważ w tymże miejscu... Postawimy sobie hula kula. Nie, na hula kula nie mamy miejsca. Niestety. Chyba, że... Dobra, postawmy hula kula. A wiem, że mamy teraz sporo taki towarowy. Wiem, cieszę się. Świetnie, dobra, to sobie przestawiliśmy. Przystanek się nawet przez... Nie przestawił się jeszcze. No, to tak, damy sobie ten tutaj przystanek. W sensie, czekaj, na razie sobie gadamy tutaj z boku. O, bo tu będzie właśnie nasza hula kula. Więc będzie od razu mniej trochę miejsca. No, gdzie jest nasza hula kula? W sensie, może ktoś jeszcze pamięta, w Warszawie było kiedyś hula kula. Ale go zamknęli. Chyba z tego pamiętam, to już go niestety nie ma. No, nic więcej tu nie montujemy, trudno. Ale i tak całkiem nieźle tutaj, jak widzimy, się wpasowało. Natomiast co tutaj naprawdę chciałem postawić oryginalnie. Wejdzie park, ale ten powinien nam spokojnie jeszcze wejść. I przy okazji będzie tutaj właśnie dojście piesze. O, podłączy się tutaj. I to też powinno być mile widziane przez naszych mieszkańców. No ale tak, mamy podłączenie. I teraz wystarczy zrobić, żeby się tu mogli wszędzie budować. Oni to oczywiście będą bardzo się z tego cieszyć. I dajmy oczywiście, żeby nie było, że zapomniałem, trochę sklepów w różnychże medialionach. Tu damy sobie nawet taki większy balek. Proszę bardzo. No, na razie to jakoś dużo sklepów nie będę im rzucać, też żeby nie były zbyt przeszczęśliwi. I jakże bym mógł zapomnieć o Biokopule? Przecież nie ma żadnej w tym mieście. To jest jakaś tragedia. Powiem szczerze, to jest jakaś tragedia. A tutaj obok tego przemysłu, no to... To też po prostu się aż prosi o postawienie takiej wieży tutaj. Dobra. No i tak, skończmy jeszcze jedną tą linię metra, bo dzisiaj mówiłem, że będziemy metro, więc... Skończymy metro i na razie dzisiaj będzie po prostu koniec. Tak, jest dużo zgonów. Nie wiem, czy my możemy coś tam radzić. Aha, niby jest za mała wytrwałość naszych krematoriów. Tak, tu też dostawiłem, żeby była większa produkcja, to ta. Na pewno trochę pomaga. Tylko niestety tylko trochę, pewnie. Dobra, dajmy to sobie tak, jeden. Tu dajmy sobie... No, powinno być całkiem nieźle. Okej. Dobra, no i tu będzie... O, oni już wyjeżdżają oczywiście na miasto. I powinno być całkiem nieźle. No tu jest też duży wyjazd, w sensie. Oni tutaj całkiem nieźle wyjeżdżają, bo tutaj jest wjazd na autostradę i oni z niego... Oni go polubili. Powiem tutaj po prostu, oni go polubili.
na mana i tak, tutaj coś migało, nie, chyba nie miga na szczęście. No, luknijmy sobie w ogóle i to zadawia, bo to całkiem niezłe tam zyski trzepało. 20 tysięcy, no to całkiem nieźle jest. Tutaj oczywiście to jest jeszcze do przebudowy, ale dobra, nad tym będziemy teraz marudzić, ponieważ nasze miasto się naprawdę całkiem nieźle rozwija i jak mówiłem, na koniec naszą linię metra trzeba puścić. To tak, stąd będzie ona sobie tutaj odjeżdżać i nie chcę jej puszczać obok naszej linii bambajowej, bo to nie o to chodzi, żeby bambajom zabierać ludzi. Więc ona sobie tam będzie jakoś się kręcić i tak. Jakoś tak wykręci się, że tutaj będziemy mieć kolejną stację. O, co nie? Później kolejna to po prostu musi być pod stadionem, tak? To jest... My wygraliśmy? No tak, już się na pewno skończył mecz. Mecz wygrany, ładnie. Podnieśmy ceny. Podnieśmy do maksa od razu. To już to jest nowa liga. My wygrywamy, to my stawiamy wielkie ceny. No, to dajmy sobie dojście i tu w ogóle by się przydała ścieżka. Bo tutaj też się przejść. Okej, tylko trzeba się oddać od drogi. Okej, mamy już bardzo ścieżkę. Powinna nam pomóc i metro na razie dojeżdża no gdzieś tutaj dotąd. To jest i tak więcej niż bym powiedział, niż by można to było tu zrobić. Albo mamy jeszcze jedną linię metro do zrobienia. Dobra, to zróbmy dzisiaj już wszystkie linie i skończymy to po prostu. Dzisiejszym odcinkiem tak skończę. Nie da się, na pewno się nie da. To się da się tam dopuścić pod spodem i wtedy by się dało. Ale dobra, i tak tutaj nie będziemy aż tak kombinować. A tu sobie zmienię to podłączenie. A tutaj ta dzielnica, to ja chyba jej nie budowałem. To nie, ja jej na pewno tutaj nie budowałem, bo tutaj jeszcze prosi o takie podłączenie. I o więcej tutaj domków. No, bo tu się aż prosiło takie podłączenie. Będą mieli lepszą komunikację i wszystko będzie tutaj fajnie teraz funkcjonować. No a stąd to gdzieś właśnie tutaj przy tych naszych bulwarach tutaj by się przydała kolejna stacja. Dobra. Tak, przy tej linii bambajowej. Właściwie ta linia bambajowa, można byłoby ją teraz... Ja wiem, że ten przystanek jest po prostu wspaniały. Nie powiedz mi, że to nie jest wspaniałe. Ale to jest trochę... No blisko jest tej części, byłoby fajnie to dociągnąć sobie. Ewentualnie zostawimy sobie ten przystanek dojeżdżał do tego. No, może tak zmienić po prostu, jakoś. Jakoś. Zaciskamy tutaj jakoś. Dobra, tu sobie jeszcze odbiję w jedną stronę. I to jest ta linia, tak? Bo ta linia nie jest jakoś tutaj strasznie długa też. Okej, dobra. Czekaj, tu sobie wykręcimy. Stąd będzie jechać tędy. Tak, tu jest jakaś duża, wielka przestrzeń. Puściejsza. Nad tym jeszcze będziemy pracować. Żeby było mniej takich miejsc. Dobra, stąd... Stąd będzie jechać tu i tu. I później tu sobie wykręci. Czekaj, tak. I tu tak. I stąd będzie... Nie. I stąd ma się to podłączyć. Dobra. No i puszczamy sobie naszą linię. Proszę bardzo, tu. No ludzie się cieszą oczywiście. Tutaj nie wiem czy jeszcze... Tu się już... No jeszcze się ktoś tam może gdzieś pocieszył. Tutaj, tu się na pewno będą cieszyć. Tu tak z temu, bo tutaj jest mało mniej komunikacji. Tam bambaje są, więc teoretycznie nie powinno być aż tak źle. I tutaj do tego. No i tu z powrotem. To oczywiście będziemy puszczać sobie. A i teraz sobie myślałem, że my przecież nie powłączaliśmy wszystkich tych stacji. W niektórych miejscach. No tak. No nie po prostu teraz pociąg widmo w niektórych miejscach dobrze je być. Na przykład tutaj. Jest ta stacja. To już zrobiliśmy. Tak, tutaj ta woda sobie odciągnęła. To my ją sobie tutaj dociągnijmy i jak możecie się oczywiście domyślać. Tutaj kupujemy ten kawałek ziemi. Tak, bo tutaj to po prostu jest aż idealne miejsce na tą dzielnicę tutaj dalej, żeby to się po prostu ciągnęło. W ogóle, bo tak, tutaj, tu są nasze ptamy tylko, po tej stronie. Okej. Tam dalej nie ma, tu są pociągi.
Są pociągi! Się zastanawialiśmy, czy tutaj są pociągi. Ale teraz zauważyliśmy je. Co prawda jadą zupełnie nie chcą do nas dojechać, ale... Ale są pociągi. Okej, i tutaj jedna część nie ma. A, tu nawet więcej nie ma. Dobra, no tak, bo tutaj to tak dziwnie się to łączy wszystko. Podłącz to się z tym. Tutaj do tego i tutaj do tego. No ma, w teorii wszystko dobrze, tutaj to całkiem ładnie wygląda, handel chce się budować i ostatnia linia metra na dzisiaj. Tak, dzisiaj, no dzisiaj to odcinek metra jest, no. A co dużo mówić, to jest odcinek metra. Tu będzie jedna stacja, to ona się tam będzie jakoś z tym łączyć. Później nie będziemy aż tak tutaj fajnie wykręcać, jak to by się chciało wykręcić. Tu będzie kolejna stacja. Dalej, tu, nie, to będzie blisko. Tak, to sobie damy tutaj kolejną stację przy tej drodze. Aje. Więc obok tych bambajów tutaj damy sobie jedną stację. A, proszę bardzo, tu będzie stacja. I tu sobie właśnie wykręci ta nasza jeszcze linia. Żeby miała tu stację, tu dojedziemy do tych. Bo tu fizycznie, faktycznie nie ma zbyt komunikacji, zbytnio. No, tu sobie postawimy tą stację. I stąd będzie dojeżdżać sobie naszego tego dworca. Z przystankiem jednym jeszcze właśnie przy... Tak, ci też nie mają zbytnio komunikacji. A, do tych mówiliśmy, że będą mieli autobusy, to ma nieważne. Tu... Czekajcie, no bym wykręcił sobie trochę tą stację. A mogę akurat, bo tutaj są jeszcze jakiś handel, to on nie będzie ktoś się montować, jak im postawię stację. No, to mamy, proszę bardzo, to coś takiego, a tutaj... To dajmy, żeby się mimo wszystko dom tu budował. No, świetnie. I tutaj jak przejedziesz już sobie przez to, kolejna stacja, no teraz to jest idealnie postawione, bym wręcz powiedział. Będzie gdzieś tutaj. Naciskam to gdzieś. Bo tu też jest już kupa miejsca. Nadal kupa miejsca. Daj to. I przesuńmy to jeszcze jedną kratkę dalej. O. I tu dajmy sobie podłączenie. Coś takiego. Będą mieli dojście, będą przeszczęśliwi. A my tutaj sobie zakończymy to, robiąc taki tu przejazd pod tym. Co nie? A, bo tu musimy dosyć nieźle wykręcić. Tutaj do tego się będziesz podłączać. I później to już mnie normalnie, w sensie, no dobra, tutaj. No, tutaj było normalnie, tak normalnie. Tu wykręcać do tego, tu wykręcić do tego. Stąd tu. O, tu ładnie weszło. Tutaj do tego. Tak, bo tu jest taka dzielnica, linia biurowa. Głównie to co? Stąd będziesz tutaj nawet, o, pod tą drogą można się przepuścić. I tutaj po prostu sobie wykręcisz, jeszcze na zakręcie. I tak, trzeba zanim ja tutaj zacznę budować tą linię, oczywiście trzeba to włączyć. Dobra, świetnie. To jest dzielnica biurowa, to jest dzielnica metra, bym powiedział. A, tu dojeżdżasz, tu jedziesz, tędy jedziesz i nie zrobisz w końcu żadnego kółeczka. Bo nie lubię robić kółek, bo... Kółka są fajne w teorii, te obwodnicowe linie metra, ale... Ale to nie to, co mnie najbardziej cieszy. Mimo wszystko. No, i tu będzie jedna ostatnia stacja. Stąd na razie nie będziemy żadnego metra właśnie dalej ciągnąć. Ewentualnie gdzieś pomyślimy jeszcze później. Jak macie pomysły, gdzie mogłaby ta linia jechać tam dalej, to piszcie. Chociaż sądzę, że taka właśnie ta jedna linia, która nie ma końca, nie przejeżdża przez to, tylko się tam kończy. Nie. Tutaj i tu się łączy z tym. Dobrze, zobaczmy sobie na koniec odcinka, bo mamy tęgą godzinę oczywiście. Ale na dzisiaj to powiem, to ci akurat fajnie się działo, bo metod sobie dobiliśmy. To fajnie wygląda. Dobra, no i zobaczymy, tak, nasza linia tutaj metra, czy ktoś już do niej idzie? Na razie jeszcze nie. No bo dopiero. Tu widziałem, jest dużo ludzi. Co do tego linii metra, okej, okay, do niej dużo dochodzi. I tutaj się przesiadają. Przesiadają się pomiędzy dwoma stacjami. Ewidentnie to widać.
brutalnie widać mocno. No jest tutaj naprawdę niezły ruch. I tak, czy my tu możemy jakąś jedną rzecz zrobić, która im pomoże? Możemy zrobić i my ją tutaj wręcz, bym powiedział, zrobimy. Normalnie byśmy... Czekaj, zobaczymy. Zobaczmy, czy mi się tutaj uda. Bo mogę tu zrobić właśnie zejście w dół. Okej, musi być trochę dłuższe. I chcę po prostu podłączyć ze sobą tę stację tak pod ziemnym przejściem. Ale dobra, jest, da się. Bo czasami jest problem, mi się nie chce robić tutaj łączyć, jak jest odpowiednio, bo jest stacja metra, czy coś takiego ma być. Ale akurat tutaj się da, no dobra, to świetnie. Okej, to jest w stacji. To jest zbyt blisko pod drogi. Dobra. Powiedzmy, że dojedzie sobie to dotąd. Tu będzie sobie to iść, bo żeby było prościej. Dobra, widzę, że źle. Dobra, proszę bardzo. Może to im trochę powinno pomóc. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj dorzućmy sobie drzewka, bo skoro tego nie ma teraz, to nie będziemy tego... W sensie budynek tutaj zniknął, wiadomo dlaczego, no bo się zmieniło miejsce i wstawiliśmy tutaj ten tunel, ale sądzę, że nie powinno tego, dlatego się za chwilę coś tutaj powybuduje jeszcze, bo to jest takie miejsce, gdzie tak co, ale tutaj tak jest dosyć dużo. Zobaczmy na koniec sobie nasze linie metra, jak są wykorzystywane pewnie. Na niektórych trzeba trochę więcej wagonów, na przykład tutaj takie wagony są przypełnione, niektóre są nawet pełne. Tutaj my sobie dorzućmy 5. 2 w sensie. Okej, to była ta linia. To jest ta nowa linia, co puściliśmy ją dopiero, to budowa. Dobra, i tutaj jest akurat całkiem nieźle, nie ma jakiegoś wielkiego. I tutaj jest kupa ludzi. Czekajcie. To jest 500 ludzi. Prawie 500 ludzi czekających na stacji metra. Jakim tu wszystkie wagony nie są pełne w 100%? Tak, a te 500 to gdzie właściwie, w którym kierunku? Nie jest już 500. Oni gdzie jadą? Oni jadą do centrum. No to tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, że tutaj musi być 200%. I może to sobie jakoś podadzi, ale to znaczy, że nasze metro będzie naprawdę całkiem nieźle opłacalne. Kiedy jest mecz? Następny mecz 2026, dobra, mamy 11. Okej, okay, to jeszcze na razie nie. Dobrze, powiem tak, naprawdę zaknijcie. Tutaj nie wiem, czy tak, całkiem coraz to ciekawie zaczyna się już robić. Tutaj się akurat rozjeżdżałem, nie ciekawie. Ale dobra, tak akurat z tym coś mogę później pokręcić. Tu się zrobił korek. Tu jest chyba przystanek trochę w złym miejscu. Tak, przerzućmy sobie przystanek i... Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, no formatem to jest idealna miejscówka. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. I oczywiście zapraszam na live około godziny 18, taki niestety pożegnalny już z wakacjami. Zobaczmy na koniec, jak tam nam nasze cele idą, bo to jest też ważne. Okej, całkiem nieźle nam 3000, musimy mieć 15 tysięcy, 50 tysięcy ludzi, no bo to idzie powoli. Różne parki i prace, 85% ludzi zadowolonych, czyli ile jest tak naprawdę zadowolonych? 89%! To jest naprawdę, bym powiedział, całkiem nieźle. Dobra, tym się zajmiemy w następnym odcinku, w sensie tą pętlą. I uprzemysłowieniem tutaj, w sensie ubambojowieniem tej części i różnych innych rzeczy. Do zobaczenia już wkrótce. Pokażę wam tylko to, gdzie to jest tutaj. Wielkie, wielkie ruchy. Cześć!